Luisa Picaretta, mała córeczka woli Bożej. Zwiastuję wam radość wielką. Część piąta. Czym jest życie w woli Bożej? Oto dlaczego mówię ci tak często o życiu w mojej woli, którego aż po dziś dzień nikomu nie ukazałem. Znano najwyżej cień mojej woli łaskę i słodycz, jaką niesie spełnienie jej, ale wniknięcie do jej wnętrza, ogarnięcie jej bezmiaru, pomnożenie się ze mną i przeniknięcie wszystkiego, nawet pozostając na Ziemi i w Niebie i w sercach, porzucenie ludzkich sposobów i działanie na sposób boski. To nie jest jeszcze znane, tak iż dla wielu wyda się to dziwnym. Ale kto nie otworzy swego umysłu na światło prawdy, niczego nie zrozumie. Ja powoli utoruję sobie drogę, objawiając raz jedną prawdę tego życia w mojej woli, raz drugą, także w końcu zrozumieją. Co powinno czynić stworzenie z tym darem woli Bożej? Ukochana córko mojej woli. Chcesz przyjść i wejść w moją wolę, aby zastąpić na sposób boski wiele czynów niewykonanych przez naszych braci, wiele innych czynów wykonanych po ludzku, jeszcze innych świętych, tak, ale tylko ludzkich, a nie boskich. Ja uczyniłem wszystko w porządku boskim ale nadal jestem niezadowolony. Chcę, aby stworzenie weszło w moją wolę i na sposób boski pocałowało moje czyny, zastępując wszystko, tak jak ja to uczyniłem. A zatem, niech przyjdzie, niech przyjdzie. Wyglądam go i pragnę tak bardzo, że zaczynam świętować, gdy widzę, jak wkracza w to boskie środowisko, i pomnażając się wraz ze mną, pomnaża się we wszystkich, oraz miłuje, wynagradza, zastępuje wszystkich i każdego na sposób boski. Nie rozpoznaje w nim już więcej ludzkich cech, ale wszystkie moje. Moja miłość wznosi się i pomnaża się, zadość uczynienia mnożą się w nieskończoność, a zastępowania stają się boskie. Co za radość, co za święto. Sami święci jednoczą się ze mną i świętują, czekając z niecierpliwością, aby ich siostra zastąpiła ich własne czyny, święte w porządku ludzkim, ale nie w porządku boskim. Błagają mnie, abym jak najszybciej wprowadził stworzenie do tego boskiego środowiska i aby wszystkie ich czyny, Zostały zastąpione tylko wolą Bożą i piętnem tego, który jest wieczny. Ja uczyniłem to za wszystkich. Teraz chcę, abyś ty uczyniła to za wszystkich. Wola Boża oczyszcza i wzbogaca duszę już w samym akcie wkroczenia w wolę Bożą. Córko moja. Przyjdź i wejdź w moją wolę, aby czynić to, co ja czynię, i w mojej woli będziesz mogła natychmiast dotrzeć do wszystkich stworzeń, aby działać dla ich dobra. A od wewnątrz krwi, w której pływają, będziesz mogła ocalić je mocą mojej woli, także przyniesiesz mi je wymyte we własnej krwi dotknięciem mojej woli. A ja, życie moje, jestem bardzo niedobra, jakże mogę to uczynić? A Jezus, musisz wiedzieć, że najbardziej szlachetnym, najbardziej wzniosłym, największym i najbardziej heroicznym czynem jest czynienie mojej woli i działanie w mojej woli. Tak więc temu czynowi, któremu żaden inny czyn nie może dorównywać ukazuje z przepychem całą moją miłość i wielkoduszność i jak tylko dusza zdecyduje się go dokonać w chwili w której dwie wole spotykają się aby wtopić się jedna w drugą i stać się jedną tylko wolą ja sam aby dać jej zaszczyt przebywania w mojej woli oczyszczam ją jeśli jest splamiona, a jeśli ciernie ludzkiej natury oplątują ją, niszczę je. Jeśli jakiś gwóźdź, czyli grzech rani ją, rozpylam go, ponieważ nic złego nie może przedostać się do mojej woli. A raczej wszystkie moje atrybuty przepełniają ją i zmieniają słabość w siłę. Ciemnotę w mądrość, nędzę w bogactwo. I tak z całą resztą. W innych czynach zawsze pozostaje coś z siebie, ale w tym czynie dusza zostaje całkowicie ogołocona z siebie, a ja wypełniam ją całkowicie sobą. Życie w woli Bożej. Będzie w przyszłości jedynym rodzajem świętości, nie w wymiarze ludzkim, ale boskim. Przyjdź i wejdź w moją wolę, żyj w niebie, ażeby ziemia już więcej nie była Twoim domem, ale żebym ja sam stał się Twoim domem. W ten sposób będziesz całkowicie bezpieczna. Moja wola ma moc, aby uczynić duszę przejrzystą, a jeśli dusza jest przejrzysta, to co ja czynię jest w niej odzwierciedlane. Jeśli myślę, moja wola myśli jest odzwierciedlana w jej umyśle i staje się światłem, i jej myśli jak światło odzwierciedla się w mojej jeśli patrzę, jeśli mówię, jeśli miłuję, wszystko to jak wiele świateł odzwierciedla się w niej, a ona we mnie. Także pozostajemy w ciągłych odzwierciedleniach, w stałym kontakcie i trwamy we wzajemnej miłości. A ponieważ ja znajduję się wszędzie, odzwierciedlenia tych dusz docierają do mnie w niebie, na ziemi, w hostii sakramentalnej, w sercach stworzeń, zawsze i wszędzie. Daje światło, światło mi wysyłają. Daje miłość i miłość mi dają. Są moim ziemskim zamieszkaniem, gdzie znajduję schronienie przed ochydą innych stworzeń. Piękno życia w mojej woli. Podoba mi się tak bardzo, że w przyszłych pokoleniach usunę wszystkie inne świętości pod jakimkolwiek innym aspektem cnoty i przywrócę świętość życia w mojej woli, która nie jest i nie będzie świętością ludzką, ale Bożą. Ich świętość będzie tak wzniosła że jak słońca przyćmią najpiękniejsze gwiazdy świętych minionych pokoleń. Chcę więc oczyścić ziemię, ponieważ jest niegodna tych cudów świętości. Akt wtopienia się w wolę Bożą Córko moja, wtapianie się w moją wolę jest najbardziej podniosłym, największym i najważniejszym aktem w całym twoim życiu wtapiać się w moją wolę, to wkraczać w krąg wieczności, to obejmować ją i całować ją, to przyjąć depozyt dóbr, które odwieczna wola zawiera. Co więcej, kiedy dusza wtapia się w najwyższą wolę, wszyscy wychodzą jej na spotkanie, aby złożyć w niej wszystko, co posiada. Aniołowie, święci, a nawet sama boskość, wszyscy składają, wiedząc, że składają w tej woli, w której wszystko jest bezpieczne. Co więcej, otrzymując te dobra, dusza mnoży je przy pomocy czynów wykonanych w woli Bożej i oddaje całemu niebu podwójną chwałę i cześć. Tak więc wtapiając się w moją wolę, wprawiasz w ruch niebo i ziemię. Bóg jest wolny i może dać to, co chce i komu chce. Dla niektórych wszystko to może wydawać się zaskakujące i niewiarygodne, a więc musieliby poddać w wątpliwość moją twórczą moc. A w dodatku, kiedy to ja tego chcę i daję tę moc, wszelka wątpliwość ustaje. Czyż nie jestem wolny, aby czynić to, co chcę i aby dać komu chcę? Ty bądź czujna, będę z tobą, okryjecie moją twórczą siłą i zrealizuję wobec ciebie to, czego pragnę.